pojazdów, ona zgaśnie. Czyli jak gdyby dojdzie do sprawdzenia układu, ta kontrolka zgaśnie wtedy. I teraz uruchamiamy go w ten sposób, jeszcze jak gdyby, moment. Przekręcamy, czekamy na test przyrządów i teraz to, co jest zmiana kątem wcześniejszych jamach, to tutaj tym wielofunkcyjnym tym razem przyciskiem, czyli nie ma dwóch na zasadzie włączenie, wyłączenie plus rozrusznik, przesuwamy się do przodu i jeszcze raz on się sam cofnie, motocykl jest odpalony. Od razu pokazuje nam tu prędkość obrotową na biegu jałowym, temperaturę. Tu możemy przejść, jeden z ważniejszych wskaźników, temperatura silnika, w szczególności przy ruszeniu. On zaraz zacznie przy przekroczeniu 40 odliczać dalej. Światła w tym motocyklu startują automatycznie, czyli po odpaleniu masz w tej chwili uruchomione światła zgodnie z tym, co masz na tym przełączniku. Na tym przełączniku masz światła mijania. W momencie, kiedy przełączysz, tu sygnalizuje kontrolka, są światła w tej chwili drogowe. Tutaj jest przycisk klaksonu, sygnału dźwiękowego. Kierunkowskaz lewy, prawy, wyłączenie w ten sposób. Tu od przodu jest funkcja błysku świetlnego, to jest to, co kierowcy się komunikują na przykład, czyli mrugnięcie światłami. I tu dodatkowo pod prawym kciukiem jest przełącznik świateł awaryjnych. I to jest wszystko, co jak gdyby z tym związane z tymi, ze sterowaniem instrumentów elektrycznych. Tu jest manetka gazu, to jest szybciej, wolniej, a nie trzeba tego tłumaczyć. To jest klamka sprzęgła, wciśnięcie powoduje włączenie sprzęgła. To jest klamka tutaj, hamulca przedniego, zasadniczego. I tutaj poprzez regulację tej, chciałem powiedzieć szajbki, ale nakrętki, pokrętła, można wyregulować odległość tej klamki od manetki gazu. Bardziej to jest potrzebne dla osób na przykład z krótszymi palcami. Czyli poprzez pokręcanie tym reguluje się odległość tą od klamki. No w tej chwili ustawiłem Ci na tak i raz oko średni poziom, to będziesz mógł sobie doregulować dla siebie. Lusterka sam reguluje się w ten sposób, że tutaj jest przegub i ustawiasz je poprzez przeginanie lusterka na tym przegubie. Jeżeli jest problem, to jeszcze same lusterko można przesuwać lewo, prawo, jak gdyby na osi lusterka przy kierownicy. I to wszystko, jeżeli chodzi o obsługę tutaj okolicy kierownicy. To, co dalej Ciebie czeka, to procedura otwarcia schowka. Schowek tu w standardzie jest w wielkości na karty kredytowe, na portfel. Jak do niego się dostać? Tu masz z boku zamek. Przekręcasz. I wyjmujesz tylne siedzenie. I tu pod siedzeniem masz schowek. Tu jest zestaw kluczy. Tu jest obwoluta szczelna na ewentualnie dokumenty. Tu jest dodatkowo jeszcze angielska instrukcja obsługi, którą producent daje do każdego motocykla. Tu masz naklejkę z kodem koloru. Czyli w przyszłości, nie daj Bóg, potrzeba jakichś elementów malowanych, to tutaj ten symbol B, tak naprawdę nie to, bo to jest kod modelu, ten symbol B mówi nam jako serwisowi o zapotrzebowaniu na części w kolorze, czyli wiedząc, że to jest motocykl rocznik 2014, o symbolu B będziemy wiedzieli w systemie, że jest biały i ma te elementy, czyli zamawiając cokolwiek przyjdzie w Twoim kolorze. Tu masz jeszcze następny zestaw kluczy. To jest klucze imbusowe, śrubokręt, rączka do śrubokręta. Te imbusy są potrzebne, bo sam akumulator w tym motocyklu znajduje się pod siedzeniem. Odkręca się to w ten sposób, że no rozumiem. Tymi imbusami odkręca się te śruby. Dodatkowo siedzenie posiada uchwyty na tak zwanego pajączka albo uchwyty dla pasażera. To jest mocne. Trzeba je wyciągnąć. Wystawić i można albo tu się chwycić palcami, albo do tego siatkę tak zwanego pajączka przypiąć, żeby nie było potrzeby rysowania gdzieś na siłę łapania do motocykla. To by było
tyle, jeżeli chodzi o ten element. A jest jeszcze jeden element, który często jest pomijany. W Polsce jest to rzadko wykorzystywane. To jest w zestawie linka. I ta linka ma za zadanie, ma zrobić ułatwienie pozostawienia kasku przy motocyklu. Czyli jeżeli istnieje potrzeba, że nie masz gdzie zostawić kasku, większość kasków ma tutaj taką pętelkę, gdzie można przełożyć tą linkę i teraz przekładając tą linkę przez kask, przepychając tutaj, można, powiedzmy tak to by wyglądało, no rozumiem. Można przepiąć kask i wtedy zamykając tym kaskiem, stawiasz kask na fotelu, zapinając tą pokrywę siedzenia, w zasadzie kask jest zabezpieczony od kradzieży. Na zachodzie bardzo popularny system, w Polsce ludzie cały czas nie dowierzają, że ten kask będzie pomimo wszystko po powrocie, nie, przy motocyklu, więc może bardziej w ruchliwych miejscach. Ta linka jest też na wyposażeniu motocykla, znajduje się tutaj.